Wynalazki, które początkowo miały służyć do czegoś innego. Miewacie czasem tak, że kupujecie jakąś rzecz, aby używać jej w ściśle określony sposób, jednak ostatecznie kończy ona w zupełnie innym miejscu i przeznaczona jest do innych celów. Tak samo było z wieloma wynalazkami, które są obecnie przez nas uszywane. Ich twórcy często mieli na myśli zupełnie coś innego, kiedy powoływali je do życia, jednak los chciał, że ludzkość znalazła dla nich inne zastosowanie od lodówek przez syreny alarmowe aż po cały system operacyjny. Przed wami kilka przykładów wynalazków, które pierwotnie zostały stworzone w zupełnie innym celu. Dziś towarzyszy mi na kanale koleżanka z kanału, a to ciekawe. Jo jo Nie, dobra, nie. Android. To może zaczniemy od czegoś, z czym obcuje zapewne zdecydowana większość was. Zielony robocik nigdy nie stałby się największą konkurencją systemu iOS, gdyby jego twórcy podążali pierwotnie ustaloną ścieżką. Android został stworzony jeszcze w 2003 roku przez czteroosobowy zespół. Programiści chcieli opracować system operacyjny, który miał obsługiwać aparaty cyfrowe. System miał pozwalać użytkownikom swobodne łączenie urządzeń z komputerami bez potrzeby używania kabli, co na tamte czasy stanowiłoby potężny krok naprzód. Aparatowy Android miał również wysyłać zdjęcia do chmury, gdzie przetrzymywany byłby nadmiar fotografii, które nie zmieściły się na fizycznych nośnikach. Twórcy trzymali się tej wizji nieco ponad rok. W 2004 roku zaczęły kończyć im się pieniądze, w związku z czym zmuszeni byli poszukać funduszy na zewnątrz. Po wielu miesiącach bezskutecznych prób uświadomili sobie, że rynek aparatów cyfrowych wcale nie jest taki obiecujący, jakim się wcześniej wydawało. W tamtym czasie najprężniej rozwijał się natomiast rynek smartfonów, w który twórcy Androida postanowili uderzyć. Tak właśnie narodził się pomysł całkowitej zmiany pierwotnych założeń. I dostosowania systemu operacyjnego na potrzeby obsługi telefonów komórkowych. Syreny. Obecnie syreny alarmowe kojarzą się głównie z nadciągającym niebezpieczeństwem albo z ćwiczeniami. Jednak pierwotnie miały one służyć do czegoś innego. Pierwsza syrena została wynaleziona przez szkota Johna Robisona w 1799 roku. Mężczyzna postrzegał swoje dzieło jako instrument muzyczny. Mimo tego, że brzmiało ono dokładnie tak samo jak brzmią dzisiejsze syreny alarmowe. Syrena została ponownie wynaleziona 20 lat później w innym miejscu przez zupełnie innego człowieka. Był nim Francuz Cagniard de la Tour, dla którego urządzenie stanowiło świetny instrument naukowy. Dzięki swojej syrenie Kagniard był w stanie m.in. mierzyć prędkość poruszania się komarzych skrzydeł czy prędkość dźwięku pod wodą. Francuz jako pierwszy dostrzegł potencjał urządzenia i stwierdził, że świetnie nadawałoby się do alarmowania załóg statków przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. W tym celu syryny zostały jednak użyte dużo później. Jako pierwsi zrobili to Anglicy w trakcie niemieckich nalotów na największe brytyjskie miasta. Dzięki Serenom, mieszkańcy byli w stanie odpowiednio wcześnie zareagować i udać się do bezpiecznych schronów. Ostrzegający przed nadchodzącymi klęskami żywiołowymi w USA. Silnik parowy, silnik parowy to zdecydowanie jeden z najważniejszych wynalazków w dziejach naszej cywilizacji. Bez niego pierwsza rewolucja przemysłowa nie miałaby miejsca, a rozwój technologiczny na pewno nie byłby na tym etapie, na jakim znajduje się dzisiaj. Silnik parowy używany był do napędzania niemal wszystkiego, od maszyn w fabrykach przez młyny, pociągi aż po statki. Oczywiście cała konstrukcja nie od razu była tak doskonała. Wynalazek ulepszono przez długie lata, aż w końcu osiągnął zadowalającą sprawność, która była w stanie sprostać najtrudniejszym zadaniom. Pierwszy użyteczny silnik parowy stworzył Heronimo de Ayaz w 1606 roku. Nie miał on jednak służyć do napędzania maszynerii. Jego zadanie miało polegać na wypompowywaniu nadmiaru wody z kopalni węgla. Niestety nawet do tego nadawał się on co najmniej kiepsko. Urządzenie było ulepszane przez całe lata. Kluczowy moment nastąpił no, w 1711 roku. Wtedy pojawiła się wersja, która potrafiła radzić sobie z wodą znajdującą się na dużych głębokościach. Niestety maszyna wciąż pracowała zbyt wolno. W 1765 roku sprawy w swoje ręce wziął James Watt i stworzył pierwszy silnik parowy z prawdziwego zdarzenia, który służył do napędzania wielu maszyn na całym świecie. Dopiero wtedy całkowicie zmieniono podejście do wynalazku i przeznaczono go do czegoś większego. Maszyna do lodu. Historia wynalezienia lodówki jest bardzo zawiła i pełna nierówności. Doskonalono ją przez długie stulecia od momentu, kiedy cała koncepcja została zaprezentowana po raz pierwszy przez Williama Kalena. Wynalezienie maszyny do lodu to jednak już nieco inna para kaloszy. Urządzenie pierwotnie zostało stworzone przez amerykańskiego doktora Johna Joriego w 1842 roku i było swego rodzaju wariacją na temat lodówki. Miało służyć do obniżania temperatury ciała pacjentów cierpiących na żółtą gorączkę. Oczywiście w tym celu używany był lód wytworzony przez maszynę, a nie sama maszyna. Mężczyzna uzyskał na nią nawet patent w 1855. Pierwszym roku. Dziś maszyna do lodu używana jest w zupełnie innym celu. Mikrofon. Źródła podają, że pierwszy mikrofon został wynaleziony w 1877 roku przez niemieckiego naukowca Emila Berlinera. W rzeczywistości jednak, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wielu innych wynalazków, nad mikrofonem pracowało równocześnie kilka innych osób. Wśród nich Aleksander. Bell. Jego mikrofon miał służyć do czegoś zupełnie innego. Oczywiście wciąż związane było to z dźwiękiem, jednak pobudki Bella były nieco bardziej osobiste. Jego matka od lat borykała się z problemami słuchowymi. Syn próbował więc zrobić urządzenie, które pełniłoby rolę aparatu słuchowego. Jego prace i zapiski posłużyły do późniejszego stworzenia prawdziwie działającego aparatu, z jakim mamy do czynienia do dzisiaj. Kontynuacja tego filmu na kanale A To Ciekawe, gdzie Was serdecznie zapraszam. Zaprosisz widzów do siebie, czy coś? Zapraszam widzów do siebie, czy coś? Super. Nie mam weny, bo obrażacie mnie w komentarzach czasami. Kur... serio? Obrażać ją w komentarzach? Nie, to nie śmieszne, to wyciąć. Nie? nie. dobrze. Wyciąć. Wycisz tam telefon. No, wycisałam. żyłem. <grywa> ja, p, ale. Wyciszałam. Dobra. Wynalazki, które początkowo miały służyć do czegoś innego. <grywa> Sorry. Nie wiem. Nie wiem, po prostu chyba musiałam się wyśmiać. Syreny. <grywa> dzisiejsze syreny alarmowe. No to kurwa, przestań! Syrena została ponownie wynaleziona 20 lat później. Nieco później syrenę zastosowano jako sygnał alarmowy ostrzegający Przestań, kurwa! Co no ja zrobiłem? Nie wiem. No kurwa, mnie. Ostrzegający Przestań, nie mogę. Ja pierdolę. Ostrzegający Kurwa, nie umiem. Kurwa, wiesz, że się nagrywasz, jak się śmiejesz. <śledzimy> Dobra, w dniem pogłoszę muzykę. Jak coś, to Ewa ciebie będzie opierać. dalać Całość? Nie wiem, tam gdzie się śmiała. Nie wiem, gdzie ty się śmiała. jeszcze raz. Jego zadanie miało polegać na wypopom w... <śledzimy>